Witam serdecznie. Dziś odcinek o młynkach. Będzie to wstęp do omówienia młynków i postaram się opisać w sposób jak najbardziej podstawowy wszystko to, co właściwie powinno się wiedzieć o młynkach. I dlaczego w ogóle robię odcinek o młynkach? Dlatego, że jest to właściwie najistotniejsza część sprzętu, jeśli chodzi o parzenie kawy. Oczywiście ekspresy są bardzo ważne, natomiast jeśli chodzi o wagę sprzętu, no to dużo ważniejsze są młynki. Oczywiście w parzeniu kawy najważniejsza jest zawsze kawa. Musimy mieć dobrej jakości kawę. Natomiast w następnej kolejności mamy do czynienia z młynkiem i musimy mieć naprawdę bardzo dobry młynek. Część osób może się zastanawiać, dlaczego na rynku są młynki w cenie powiedzmy 12 tysięcy złotych, 19 tysięcy złotych. To są najczęściej młynki do kafeterii, potężne młynki, ale no mimo wszystko 19 tysięcy wydaje się być straszliwą kwotą, jeśli chodzi o młynek. Ale jest to w pewien sposób uzasadnione, ponieważ mówimy o precyzji. Młynek musi mielić kawę w miarę równo, to znaczy rzucając ziarna kawy do młynka, chcemy uzyskać jakiś przemiał. I ten przemiał jest dość trudno uzyskać w takiej formie, żeby był jednolity. Im bardziej jednolity jest rozkład mielenia, tym lepiej dla parzonej kawy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że po zmieleniu część tego przemiału będzie bardzo drobna, poniżej 200 mikrometrów, a część tego przemiału będzie w innych, powiedzmy, wielkościach. W związku z tym podczas parzenia, kiedy kawa dostanie gorącą wodę, te cząsteczki, które są bardzo małe, zaczną się przeparzać szybciej. Ta ekstrakcja kawy z nich będzie dużo gwałtowniejsza. Co za tym idzie, one szybciej zaczną, powiedzmy, nadawać taki posmak przeparzenia, czyli goryczki. I to niekoniecznie zawsze jest coś złego, ale najczęściej to jest pierwszy czynnik, który psuje kawę. Drugim bardzo niepożądaną częścią przemiału jest przemiał gruby. I z kolei ta część przemiału powoduje, że mamy do czynienia z kwasowością, niekoniecznie przyjemną. I im droższe mamy młynki, tym te profile mielenia są, powiedzmy, dużo bardziej korzystne dla naparów. I mamy różne młynki. To nie jest młynek akurat, który bym polecił, dlatego że jest to po prostu, daje on po prostu no, dość słabej jakości przemiał. Ale na jego przykładzie wszystko sobie omówimy. Z czego składa się młynek? Młynek w pierwszej kolejności składa się z czegoś, z takiej części pojemnika na kawę, którą sobie tutaj wsypujemy. Jego potoczna nazwa przyjęło się mówić, że jest to hopper. Najczęściej, to jest akurat pokrywa główna, hopperem by było to. To jest ta część, do której wsypujemy kawę i trafia ona na żarnę. Jeśli się dobrze przyjrzymy, to widać właśnie o takiej jakości, nie są to zbyt dobrej jakości żarna. Niemniej kawa trafia na żarna i pod wpływem ruchu jednego z tych żaren, drugie żarno pozostaje nieruchome, kawa jest mielona. I mając żarna, to jest jedna z takich żaren, mając żarna, które są do siebie zbliżone, ta część jest, można powiedzieć, troszeczkę, to jest taka, jest pewna wypukłość, nie wiem czy to będzie widać, mam nadzieję. Z tej strony, właściwie z tej, wpada ziarno i zaczyna być wypychane i mielone na tę część. Drugie żarno powinno mielić wyjątkowo, powiedzmy, równo i na wylocie powinniśmy otrzymać w miarę równy przemiał. Dlaczego tak się nie dzieje, nawet w najlepszych młynkach? Ano dlatego, że w momencie, kiedy
ziarno kawy trafia na żarna, to zaczyna pękać. I sam efekt tego pęknięcia powoduje, że czasami powstają mikro kawałki kawy. I one są mniejsze niż przemiał nawet najlepszych żaren. Po prostu taka jest natura pękającej kawy. Są różne techniki zmniejszania tego zjawiska, na przykład mrozi się kawę przed mieleniem. Ale to już jest taki, powiedzmy, radykalizm trochę. Słyszałem też o metodach podgrzewania, na przykład w kuchence mikrofalowej przed mieleniem. To też potrafi troszeczkę zmniejszyć ten efekt takiego powstawania poprzez rozpękanie. To jeśli chodzi o... Tutaj, jak już wspomniałem, tu mamy hopper, tak? W następnej kolejności trafia na żarna, o tym też mówiłem. W młynkach zawsze w zasadzie mamy jakiś tam poziom ustalania grubości przemiału. Tutaj jest skokowy i no, nawet przy najmniejszym przemiale nie będziemy mieli jakiejś tam dobrej jakości. Między innymi też nie polecam młynków, które mają skokową regulację, dlatego że nie jesteśmy w stanie kontrolować pomiędzy jednym skokiem a drugim. Czasami to już jest na tyle duża różnica, że może to powodować, że nie jesteśmy w stanie zaparzyć dobrego espresso. Ostatecznie, tu jest jeszcze możliwość wysterowania sobie długości czasu mielenia. To się w młynkach zdarza, ale powiem szczerze, najczęściej mielimy odmierzoną ilość kawy i chcemy mieć dokładną wagę tej zmielonej kawy. Ponieważ waga kawy oczywiście przy mieleniu też ma gigantyczne znaczenie. To jest zbiornik, który właściwie no, w tym akurat modelu występuje, ale nie zawsze mamy do czynienia z pojemnikiem. Przykładem takiego innego wyjścia jest na przykład tak zwana karuzela, czy też dozer. To jest akurat z młynka matce Super Jolly. On działa w ten sposób, że po prostu zmienimy dużą ilość kawy do tego dozera, po czym stopniowo za pomocą właśnie takiej karuzeli kawa jest przesuwana i wychodzi wylotem tędy. To daje nam jakąś tam, powiedzmy, ustaloną dozę kawy, więc jeśli ktoś pracuje w kafeterii, dla niego jest to po prostu szybsze. I oczywiście mamy tutaj wylot w tym miejscu. Może też tak być, że mamy po prostu bezpośrednie mielenie do portafiltra. Podstawiamy sobie portafiltr, mielimy. Od razu jest taka ilość kawy, jaką potrzebujemy. Droższe młynki mają liczniki czasowe, dzięki którym możemy sobie mniej więcej ustalić z dokładnością, powiedzmy, tam do kilkudziesiętnych grama, jaką ilość kawy byśmy chcieli. Oczywiście to jest bardzo kapryśne, trzeba to sobie samemu ustalić, jak jest czas. Ale też pojawiły się nowe rozwiązania, czyli młynki grawimetryczne, czyli takie, które mierzą, jaką dokładnie wagę mamy przemieloną. I to są już oczywiście młynki bardzo drogie. Oczywiście stopniowo będę wprowadzał więcej szczegółów na temat młynków i przedstawię też to na przykładzie, przedstawię młynek Compact K6, jeśli dobrze pamiętam, który akurat właśnie tego typu karuzelę ma jeszcze zamontowaną, więc pokażę, jak to wygląda. I przedstawię też młynek Matzer Super Jolly, który przerabiam, który miał właśnie taką karuzelę, natomiast został przerobiony zupełnie na dozowanie bezpośrednie do porta filtra i będę powoli przygotowywał do niego elektronikę, co też myślę, że pokażę. Będzie też odcinek o żarnach, być może będzie to następny odcinek, ponieważ żarna są wyjątkowo istotne dla młynków i myślę, że to będzie taki większy troszeczkę cykl, ponieważ uważam, że obok, powiedzmy, ekspresów do kawy młynki są właściwie no, dość zaniedbane, jeśli chodzi o temat w polskim internecie. I cóż, będzie też jeszcze przykład próby przygotowania takiego młynka z ekspresu Franke Bremer, który posiada, jak się złożyło, komorę mielenia bardzo zbliżoną do młynków do kawy firmy Ditting lub Mach König. To jest model K30 Mach König i akurat ta
tak się złożyło, że jestem w stanie dostać żarna bardzo dobrej jakości do nich i spróbuję sobie z tego zrobić porządny młynek, również z odmierzaniem czasowym. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pewnie to będzie jakiś dłuższy projekt, bo będzie przy tym dość dużo pracy. Co jeszcze? Opowiem jeszcze o retencji kawy, ale to będzie w następnym odcinku. I powiem też o, powiedzmy, różnych sposobach stosowania młynków. Ponieważ młynki, to nie jest tak powiedziane, że kupujemy jeden młynek i on jest do wszystkiego. To się bardzo rzadko zdarza i z reguły są to bardzo drogie młynki. Raczej zdarza się tak, że kupujemy młynek pod konkretny sposób parzenia. Na przykład kupujemy młynek do espresso albo kupujemy młynek do parzenia metodą drip. I to wszystko będzie jeszcze gdzieś tam rozszerzone w kolejnych odcinkach. Na tę chwilę to będzie wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.